Siemano, cześć, jestem Grzesiek, dzisiaj jestem w Przysiece, będę pływał w zimnej wodzie. Zapraszam do oglądania. Dobrze się czuję, spokojny jestem, w miarę zrelaksowany. No i co? Jestem przygotowany i idę pływać w zimnej wodzie. Najgorzej to się pływa w wodospadzie. Najgorzej, jest najtrudniej pokonać swoje mentalne bariery i dyskomfort. W rzece już jest trochę lepiej, a najłatwiej jest w stojącym zbiorniku. W wodospadzie woda płynie, jest odczuwalna, dużo niższa temperatura. A to wszystko jest i tak obojętne, bo ciało ci się tak zabezpieczy, że przestajesz w pewnym momencie odczuwać zimno, czujesz tylko wewnętrzne ciepło, jak się oczywiście dobrze rozgrzejesz. Powiem ci, wiaterek jest niefajny. Jak jest wiatr, jak jest ciepło, to jest zimno. Zobaczymy, jak będzie wiatr na mnie działał. Raz jak byłem zimą, była lekka taka śnieżyca i mocno wiało, no to dobrze się czułem, cały czas się rozgrzewałem, nie było czuć tego wiatru. Jak się przygotowałem? Wziąłem ze sobą buty neoprenowe, japonki, ręcznik i kąpielówki. Zaczynam od zdjęcia kurtki, żeby powoli się przygotowywać do temperatury. Jestem w bluzie. Na każdym etapie, gdy będę czuł, jak moje ciało się aklimatyzuje do temperatur, będę ściągał poszczególne elementy swojego ubrania. Na tą chwilę czuję, że nogi są ok, są przyzwyczajone, mogę ściągnąć spodnie, bluzę jeszcze nie. Ciało, góra dopiero się aklimatyzuje. Rozgrzewam się między 10 a 20 minut. Zależy, jak już czuję wewnętrzne ciepło rozprzestrzeniające się na moje całe ciało i czuję, że jestem gotowy, no to działam. Buty neofronowe mogą się przydać, ale niekoniecznie. W stopy jest najbardziej zimno i w dłonie. Biorę zawsze rękawiczki, no i czasami buty. Dzisiaj wziąłem, bo czuję, że woda będzie bardzo zimna. Ważne jest, żeby cały czas być w ruchu, żeby temperatura ciała się podwyższała. Są ok, góra niekoniecznie, ale już czuję wewnętrzne rozgrzewanie ciała, także sobie ściągam, wychodzę ze strefy komfortu i działam dalej. Czuję, jak ciepło rozprzestrzenia mi się od klatki, po ramionach, po brzuchu i w udach. Jeszcze trochę rozgrzewki i będę wchodził. Jestem gotowy, czuję się dobrze, jest mi ciepło, trochę mam nierównomierny oddech, ale się skupię na nim, jak już wejdę do wody. Wchodzę. Muszę oddychać, jak tylko wstrzymuję oddech, robi się zimno. Zaczynam się spinać, muszę się trochę poruszać, popływać.
ze dwa razy staram się utrzymywać temperaturę wewnętrzną albo ją nawet podwyższać. Teraz ona wzrasta, a na zewnątrz czuję mrowienie na całym ciele i płucie. Dzisiaj już żegnam się z tym miejscem i żegnam się też z wami. Kończę kąpiele w zimnej wodzie. Robię to po to, żeby konfrontować się z zimnem. Robię to od lat, każdego roku. Dzięki temu jestem zdrowy. Uważam, że świadome zmarznięcie pomaga mi uodpornić się na chorobę i na zimno, na zmiany temperatur. Zapraszam was do morcowania i do konfrontowania się z zimnem, do wychodzenia ze swojej strefy komfortu. W tym materiale trochę przekazałem wam wskazówek, co możecie robić, by lepiej to przeżyć, to doświadczenie. Teraz jest mi ciepło, idę na obiad, napić się herbaty, rozgrzać się w pełni i dalej eksplorować świat na różne sposoby. Cześć, pozdrawiam was wszystkich. Jestem już po, nic mi się nie chciało po tym morsowaniu, no ale teraz już chce mi się jeść. Grzesiek, powiedz wszystkim, jak sobie radzić z Jasiem po takiej kąpieli. Jasiu jest integralną częścią mnie i on sam dochodzi do siebie. Za moją sferą cielesną. Tak, każdy chciałby mieć Jasia, który sam dochodzi. Także jak chcecie wiedzieć, jak to zrobić... Zapraszam na kanał rozwojowy.